Cześć! W dzisiejszym vlogu chciałbym po pierwsze zadeklarować jednoznacznie swój stosunek do szczepień przeciw COVID-19, choć osoby znające specyfikę i content naszego portalu nie powinny być raczej zdziwione, że zaliczam się do grona ich zwolenników. Po drugie, zaś postaram się zrozumieć też przeciwników lub sceptyków szczepień i wyjaśnić, skąd mogą wynikać ich opory, lęki, wątpliwości, które były czymś totalnie do przewidzenia dla socjologii czy psychologii. Zresztą umiejętność krytycznego myślenia, podważanie, dyskusja są bardzo ważne i dobrze, że Towarzyszą nam na co dzień, jednak zobaczmy, na jakich fundamentach stoi ta wieża obaw i czy może runąć. Dlaczego chcę poświęcić temu cały odcinek? bo uważam, że jako redaktor naczelny serwisu popularno-naukowego mam niejako obowiązek zachęcać ludzi do postępowania zdroworozsądkowego, czyli zgodnego z aktualnym zasobem dostępnych i sprawdzonych informacji, popartych faktami i badaniami, a nie opiniami e, i uczuciami, a zapotrzebowanie na tego typu przekaz jeszcze nigdy nie było tak duże jak podczas pandemii. Ponadto jest to, w jakim stopniu wyraz mojej odwagi społecznej, bo z miejsca muszę przygotować się na to, że nie każdy będzie do mnie przychylnie nastawiony, bowiem temat jest mocno polaryzujący, a anonimowi internauci dosyć bezlitośni. Marne było słabe. Mimo to chętnie wezmę na klatę merytoryczną dyskusję i konfrontację argumentów. Jeśli ktoś będzie miał na nią ochotę, bo po prostu uważam, że tak powinienem postąpić. Jedno mówić, drugie robić, więc na początek moje oficjalne zgłoszenie chęci szczepienia. Oczywiście to jeszcze nic nie znaczy. Nie jest to rejestracja na szczepienie, a tym bardziej przyjęcie szczepionki, ale póki co jako zwykły kowalski cierpliwie muszę poczekać na swoją kolej. Tak naprawdę jest to zupełnie nic niewarty screen, bo oznacza on jedynie tyle, że w momencie kiedy szczepienia będą dostępne dla mojej grupy, dostanę informację mailem. Będę mógł się wówczas zarejestrować i dostać skierowanie, a każdy, kto ma telefon podłączony do internetu, zapewniam, że przy obecnej intensywności przekazów na temat koronawirusa i tak nie przegapi terminu swojej grupy. Na razie jest to jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, chcąc okazać wsparcie dla tej idei, i dla mnie ma to wyraz stricte symboliczny. A, ja jeszcze mogę potraktować to jako punkt wyjścia do tego odcinka. Jak często powtarzam, nauka nie jest idealna, ale po prostu nie mamy nic lepszego od niej. Nie możemy piętnować naukowców, że dziś mówią jedno, a za kilka miesięcy przyznają, że mając aktualne wyniki badań, wiele kwestii musieli poddać gruntownej rewizji i stan wiedzy na ten temat się zmienił. Przecież o to chodzi w nauce. O weryfikację. To nie jest przejaw niekompetencji badaczy, ale danych, jakimi dysponują na poszczególnych etapach. A dane to potęga, dane to wiedza. Dane, a nie jak wcześniej. Ropa to największe bogactwo XXI wieku, jak określiło to niedawno czasopismo The Economist. Nigdzie indziej ten slogan nie ma chyba tak krytycznego zastosowania jak w medycynie. Przez narosłe w czasie pandemii oczekiwania społeczne potwierdzono, że wiele procesów badawczych można przyspieszyć, co pokazało mobilizację, solidarność i zjednoczenie naukowców dla wspólnej sprawy. Ale też wiele badań było błędnych lub źle zaprojektowanych, przez co te wartościowe okryły się ich cieniem. Nagle wszyscy, nie tylko naukowcy, zaczęli się wypowiadać na temat koronawirusa, a ludzie mieć problem z odróżnieniem opinii od faktu. Nie wiem, nie znam się, ale się chętnie wypowiem. Znacie ten paradoks. Na wiosnę 2020 roku domagamy się szczepionki teraz, zaraz, natychmiast, a już kilka miesięcy później, w okresie jesień-zima, krzyczymy, że to za szybko, że za mało osób wzięło udział w badaniach, że są jakieś skutki uboczne. Nie bierzemy pod uwagę, że niepożądane odczyny poszczepienne są czymś normalnym, kontrolowanym, a przy tym marginalnym i najczęściej lekkim w przebiegu, że nie wymyślamy technologii zupełnie od zera, że mamy doskonałe podstawy, metody, wielkie zasoby finansowe, osobowe i infrastrukturalne, wsparcie rządzących regulatorów rynku, a wszystko to po prostu ułatwia pracę badawczą nad takim produktem. Nikt nie dopuściłby w cywilizowanych państwach na tak gigantyczną skalę szczepionki, która nie spełni odpowiednich standardów. Nie przeszła badań klinicznych, które jednoznacznie dowiodły, że korzyści takiego preparatu przewyższają ryzyko jego stosowania. W mediach jednak znana jest stara zasada, że zła informacja to dobra informacja i wrażenie robią nagłówki podtrzymujące retorykę strachu. Jestem dumny z naszych czytelników, którzy na Facebooku ostatnio za żarcie podkreślali, że o sukcesach się nie mówi, a porażki przedstawia się często w sposób spektakularny i sztucznie radmuchane. To, że tysiące istnień ludzkich może ocalać w przyszłości dzięki samochodom autonomicznym przejdzie nam koło ucha. Ale już to, że pojedyncze osoby umarły podczas prowadzenia Tesli i korzystania z autopilota obiegnie świat, wszelkie możliwe media i będzie pożywką dla prawników walczących o niebotyczne odszkodowania od korporacji dla rodzin. To przykład tak zwanego SILIENS BIAS tendencji do przywiązywania większej wagi do krzywd, które są wyraźnie widoczne i rzucające się w oczy, albo efektu ofiary zidentyfikowanej, takiej, którą możemy nazwać, wskazać palcem, a nie anonimowych większych populacji ofiar. Media znowu zostawiają na nas pułapkę. Mogą przesadnie raportować o wynikach badań i być bardzo selektywne w doborze treści, to znaczy wyciągnąć jednogłośne zdanie z badań, bo akurat się sprzeda i choć ogólnie ono może być prawdą, to bez kontekstu będzie tylko zwykłą prowokacją. Zwracaliście słusznie uwagę na to, że, cytując, wynalazczość to ciężka, żmudna i kosztowna zespołowa praca, a nie fajerwerki medialne. Podsyłacie nam często całą masę wpisów w mediach społecznościowych, różnych pseudonaukowych opracowań i każecie wszystko skomentować. Odnieść się do tego, ale będę z wami szczery. Tego jest tak dużo, że znowu, cytując naszego czytelnika, pod czym w 100% się podpisze, nie będę zajmował się czytaniem każdego felietonu, opracowania lub artykułu i recenzował go ku chwale potomności, z szacunku do nauki i siebie samego. Na szczęście są jeszcze osoby, które takiej pracy się podejmują. Tu dobrą robotę robi inicjatywa Nauka przeciw pandemii, zrzeszająca uznanych naukowców, którym przewodzi profesor Andrzej Fala. Nadrzędnym celem ich działań jest właśnie dostarczanie rzetelnych informacji na temat szczepień na COVID-19 i zastosowanych w tych produktach innowacyjnych technologii. Ostatnio mieliśmy dosyć głośny przykład walki z fake newsami członków Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Komitet zasadnie dyskutuje problematyki niepopartej dowodami naukowymi, jednak w tym przypadku zaniepokojony brakiem podstaw naukowych pewnych wypowiedzi ich ewidentną szkodliwością społeczną i sprzecznością z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej diagnostyki laboratoryjnej postanowił zrobić wyjątek. Wypunktował ewidentne błędy i manipulacje w wywiadzie z profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym Romanem Zielińskim pod tytułem O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR udzielonym Agnieszce Kisielewskiej na łamach portalu stolikwolności.pl. Nie będę zatrzymywał się na konkretnych błędach, to możecie sobie to czytać, ale na tym przykładzie pokażę, na jakich technikach bazują autorzy takich dezinformacji. Zobaczcie, jak długo wymieniałem sam pełen tytuł naukowy osoby udzielającej wywiadu. No, skoro to profesor najwyższej rangi, to przecież wie, co mówi, jest niekwestionowanym autorytetem. A no nie zawsze. Autor tych wypowiedzi nie ma na swoim koncie żadnej publikacji w zakresie genetyki medycznej w recenzowanych czasopismach naukowych, o czym świadczy baza PubMedu, prezentująca wszystkie istotne publikacje biomedyczne na świecie. Dziennikarka, oczywiście, ochoczo przedstawia dorobek akademicki rozmówcy, w tym fakt opublikowania 110 artykułów naukowych, ale to, że dotyczyły one mikroorganizmów lub małż z jeziora Miedwie, to już samemu sobie trzeba sprawdzić. Inna sprawa, że według miarodajnej bazy Scopus również wskaźniki bibliometryczne autora są w rzeczywistości istotnie niższe od podawanych w tekście, ale już nie będziemy się pastwić. Podstawą tego i innych artykułów pseudonaukowych jest przedstawianie tezy w sposób niejasny, przy użyciu szczątkowej, nierzadko opacznej wiedzy biologicznej. Powszechną praktyką w nauce jest poddawanie wszelkich wyników badań recenzji zewnętrznej, dokonywanej przez nieza niezależnych specjalistów, autorytetów z danej dziedziny. Tymczasem takie pseudonaukowe tezy nawet nie mają szansy tej recenzji przejść, bo nie są sformułowane zgodnie z istniejącymi standardami. Są po prostu bezkrytyczną gloryfikacją swojego stanowiska. Zresztą zerknijmy na stronę główną tego portalu, żeby przekonać się, jak selektywny, jednoznaczny mamy tam przekaz. Szczepionka powoduje choroby, poważne niebezpieczeństwa, to eksperyment, organizm da sobie radę bez szczepionki, wystarczy dbać o odporność, Szwajcaria jej nie zatwierdziła itd., dalej. Wszystko na jedno kopyto. Czasem nie sprawdzamy zasłyszanych informacji, bo te nadmiernie wykorzystują naukowy żargon, co u niezorientowanego odbiorcy ma wywołać wrażenie merytorycznej kompetencji. Jak czegoś nie rozumiemy, to musi to być takie mądre, takie słuszne, takie naukowe. A co jeśli ktoś na chybił trafił, powybierał losowo trudne słowa i przypadkowo zestawił je ze sobą? Pseudonauka, jak sama nazwa wskazuje, podszywa się pod naukę, kąpie się w jej blasku, co w gruncie rzeczy powinno być dla nauki komplementem, coś jakby czuć na sobie przychylny, aprobujący wzrok drugiej osoby. Innymi słowy, bazuje ona na wysokiej renomie nauki, ale raczej nie ma znamion ciekawości poznawczej, tylko ma być ładną okładką, laurką swojej nieweryfikowalnej tezy. Jedną tych wszystkich pseudonaukowych teorii, które opisuje w książce, jest to, że te osoby tak naprawdę na pewnym etapie nie mają ochoty poznać prawdy, nie są szczerze zainteresowane dowiedzeniem się, jak jest w rzeczywistości, a tylko udają, że to, co robią, to jest proces naukowy, albo posługują się argumentami, które brzmią naukowo. Jest ta, to jest taka udawana nauka, ale nieszczera. W tej rozmowie z Łukaszem, przeprowadzonej tuż przed wybuchem pandemii, mówiliśmy o tym, że teorie spiskowe są zaraźliwe. One też lubią się do siebie odwoływać. Oczywiście niektóre są bardziej, inne mniej szkodliwe. Jeżeli chcemy dać w łapę różczkarzowi, który sprawdzi dobrą energię na naszym podwórku, to ok, nie tracimy nic poza kasą, ale jeśli przez wytworzoną masę krytyczną nie osiągniemy odporności populacyjnej, to już inna skala szkodliwości. Tyle że jak wierzymy w jedną pseudoteorię, to jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w kolejne, a skutecznej szczepionki na tę chorobę zakaźną, jaką jest infodemia, na horyzoncie brak. Pomaga nam w tym internet i algorytmy, które podsuwają nam to, czym najczęściej czytamy. To napędza tak zwany błąd konfirmacji. Żyjemy w tej swojej bańce, wierzymy w nasze dotychczasowe przekonania, odrzucamy wszystko, co im przeczy, bo budzi w nas dyskomfort. A jak ktoś myśli podobnie jak ja, no to działa to im plus na moją samoocenę. Wolimy podejmować decyzje emocjonalnie satysfakcjonujące, co fachowo nazywamy heurystyką afektu. A no właśnie, pozytywne skutki szczepień oddalone są w czasie i przestrzeni, niewidoczne dla nas, przez co trudno nam powiedzieć, pomogłem człowiekowi, to mnie dowartościowało. Tu dostrzeżenie swojej roli wymaga głębszej rozkminy niż przy zbiórkach do puszek, a nawet oddaniu krwi. Wolimy działać tu i teraz, a więc leczyć, a nie zapobiegać. Mówimy tu o efekcie dyskontynuacji przyszłości. Wiele badań psychologicznych wskazuje też na to, że ogólnoświatowy kryzys to żyzna gleba dla teorii spiskowych. Wmawiając sobie, że wirus powstał celowo w laboratorium, robi nam się paradoksalnie lepiej. To uwalnia z nas nadmierne napięcie, pozwala nam się wyrzeźć, znaleźć odskocznie i wroga publicznego numer jeden, na którego zrzucimy winę. Z drugiej strony, co może wam się wydać sprzeczne, w czasach kryzysu rośnie też zaufanie do nauki, czego dowiodło ostatnie badanie State of Science Index, jednak do nauki postrzeganej bardzo abstrakcyjnie. Jest to postawa typu cieszę się, że naukowcy pracują nad poskromieniem pandemii, wspieram ich, ale do momentu kiedy sam będę musiał dać coś od siebie, fajnie, że coś robią, ale nie wierzę, że będzie to miało wpływ na moje życie i nie chcę w tym uczestniczyć. Poczekam, co zrobią inni, albo to naukowcy mają obowiązek rozwiązać mój problem. Ja cierpię, ale sam nie chcę nic z tym robić. Chcę dostać konkretne rozwiązanie, ale nie chcę zmieniać swojego stylu życia i wychodzić ze swojej strefy komfortu. Poza tym mogę w ankiecie zaznaczyć, że ufam nauce, a w domyśle za naukę uznawać teorię Jerzego Zięby. I wtedy ta statystyka jest już dużo mniej miarodajna. Kończenie: i w tym miejscu, o właśnie, tak stymulować temu komuś to, to miejsce. 5 minut i po zawale. To też nie jest tak, że to, co uznajemy za pseudonaukę, na 100% jest nieprawdą. Czasem po prostu brakuje badania albo próby są zbyt małe, nie ma dość artykułów, recenzji, dowodów naukowych, bo na całe szczęście nauka jest wymagająca. W rozmowie z profesorem Dariuszem Jemilniakiem i dr Katarzyną Stasiuk pół żartem, pół serio, mówiliśmy o tym, że nie mamy naukowej pewności, czy Bill Gates nie wsadził do szczepionek swoich chipów lub ktoś specjalnie nie wychotował wirusa w laboratorium i nie wypuścił go, żeby sobie polatał po świecie. Ale tak zdroworozsądkowo, Bardziej prawdopodobne, że Gates nie ma w tym interesu, nie ma aż takiej władzy i takiej potrzeby kontroli ludzkich umysłów. Nauka nie zbadała, czy to prawda, czy fałsz, ale biorąc pod uwagę, ile jest na świecie podobnych temu twierdzeniu debilizmów, chyba nie powinna wszystkiego badać, bo nie miałaby czasu zająć się naprawdę ważnymi rzeczami. Człowiek chce wierzyć w proste, idealistyczne rozwiązania. Chce słuchać mnichów tybetańskich, brać egzotyczne zioła lecznicze, przyjmując obietnice poprawy stanu zdrowia, a nowoczesna medycyna nie może składać takich obietnic. Mówię tutaj oczywiście o etapach badań przedklinicznych i klinicznych nowych cząsteczek, a nie o reklamach farmaceutycznych. Zresztą, to do jakich rozmiarów rozrósł się właśnie rynek suplementów diety i leków OTC na wszystko, jest najlepszym dowodem tego, jak łakniemy rozwiązać problem najmniejszym nakładem sił. Często jednak, jeśli coś ma działać, nie może być za proste. Nauka nie może dostarczyć wszystkich odpowiedzi, jakich pragnie człowiek, dlatego nie jest tak atrakcyjna. Para nauka nie ma takiego filtru i może sobie pozwolić na wszystko. Wiecie co myślę? Nam jest po prostu za dobrze. Może nasza służba zdrowia daleka jest od ideału, ale generalnie mamy medycynę na wysokim poziomie. Wiele chorób odesłaliśmy już do historii, mamy innowacyjne technologie. Zastanówmy się, czy mieszkając w krajach trzeciego świata, naprawdę tak byśmy wybrzydzali i wyszukiwali sobie coraz to nowych problemów. Oczywiście są też naprawdę realne i namacalne problemy. Wiele ludzkich tragedii, które ubolewam, pozostają w cieniu koronawirusa: samobójstwa, depresja, upadki interesów, niezdolność utrzymania płynności finansowej, inne choroby przewlekłe, które nagle nie znikną na rzecz COVID-u. I właśnie dlatego, że rząd wiąże nam ręce, nakazuje, zabrania, podjudza jeszcze bardziej niż zazwyczaj, będziemy wykazywali skłonność do upolityczniania wszystkiego. Szczepionka nie jest tematem politycznym. To ogromny sukces nauki. Jednak to o zasadach jej zakupu, dystrybucji oraz terminarzu szczepień będą decydowali nasi rządzący, co sprawia, że nie potrafimy patrzeć na to zupełnie obiektywnie, a politycznie. Nie wyrażając tutaj swoich sympatii czy antypatii politycznych, wierząc, że nauka powinna być ponad to, powiem tylko, że też jestem daleki od zrozumienia sensu, ładu i składu wielu decyzji naszego rządu, ale zawsze zachęcam ludzi do tego, aby myśląc o szczepieniach, nie mieli z tyłu głowy obrazu morawieckiego czy niedzielskiego, ale swoich bliskich niezwykłych zwykłych ludzi, których na co dzień mijamy na ulicy, bo przecież nie szczepimy się dla siebie, tylko dla innych. Prawda, panie czarku? Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko Twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Myśląc o szczepionkach w sposób egoistyczny, bardzo obrazowo przedstawiają sprawę różne metafory, porównania. Moje ulubione to syndrom pasażera na gapę, czyli dojadę pociągiem do celu razem z innymi podróżnymi, ale na bilet pieniędzy nie wydam. Analogiczna sytuacja, kiedy zrzucamy się ze znajomymi na pizzę, lub ktoś kupuje w naszej obecności frytki. Ja mówię, że nie mam ochoty, ale pod wpływem zapachu unoszącego się w powietrzu, czy zajadania się moich przyjaciół, zacznę podjadać ich porcje. Panie czarku, to znowu pan? Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie jestem głodny. Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to se kup. Mamy jeszcze tragedię wspólnego pastwiska, czyli koncepcję mikroekonomiczną, gdzie zysk jednostki prowadzi do straty reszty społeczeństwa, bo mając do dyspozycji jedno wspólne pastwisko, czyli nasz zakres dóbr publicznych, możemy je bardzo szybko wyeksploatować. Nasz egoizm znajduje też wyraz w tak zwanym efekcie pominięcia. Łatwiej dyskredytujemy siebie za negatywne skutki naszych działań niż za ich zaniechania. Broń Boże namówić kogoś na szczepienie i ta osoba doświadczy skutków ubocznych, ale już kiedy nieszczepiona zachoruje na COVID, mam czyste ręce. I to jest ten problem. W tym wszystkim zawsze myślimy o sobie. Jak doszliśmy do punktu, w którym proces szczepień traktujemy jako przede wszystkim ingerencję w nasze ciało? Po pierwsze, wbicie igły pod naszą skórę wciąż jest bardziej realne i namacalne niż abstrakcyjna dla wielu śmierć z powodu koronawirusa, póki oczywiście nie dotknie ona naszych bliskich lub nie jesteśmy pracownikami służby zdrowia, gdzie takie sytuacje są na porządku dziennym. Po drugie, znowu wkrada się niespokojna i niestabilna sytuacja w kraju. Cały ruch strajku kobiet przeciw zaostrzeniu przepisów aborcyjnych lansuje hasło: Moje ciało, moja sprawa. Tego społecznego ruszenia nie traktuję jako polityki, więc mogę ujawnić, że całym sobą popieram naszą płeć piękną i uważam, że do dotychczasowych przepisów po prostu nie powinno się ruszać, a tym bardziej partyzancko, po cichu, bez konsultacji społecznych i w tak trudnym, kryzysowym momencie naszej historii dolewać oliwę do ognia. To jest po prostu świństwo i nadużycie władzy. Drogie kobiety, drodzy rodzice, wszyscy, którzy mnie słuchają, rozumiem to. Też mam dość, jestem sfrustrowany i targają nam bardzo silne negatywne emocje, ale wciąż staram się zachować na tyle chłodną głowę, żeby przyznać, że szczepionka to nie ingerencja w moje ciało. Ale nawet jeśli tak opacznie postrzegamy szczepienia, to czemu nie mamy takich oporów, kiedy faszerujemy się tabletkami? Też przecież puszczamy obcą substancję do swojego ciała. Uf. You, you Wiele terminów z zakresu psychologii użytych w tym vlogu wyczytałem u filozofa i biotyka profesora Tomasza Żurackiego. W zasadzie, trafiając na wywiad z nim już praktycznie po napisaniu scenariusza, okazało się, że podobnie motywujemy niechęć ludzi do szczepień, tylko te moje rozważania można jeszcze obudować specjalistycznym nazewnictwem. Profesor zauważa również, że człowiek to nie komputer. Nie wystarczy wprowadzić twardych danych i oczekiwać, że po ich zero-jedynkowej analizie podjęta zostanie racjonalna decyzja. Gdyby tak było, rachunek korzyści do zagrożeń zostałby obliczony błyskawicznie i ochoczo chcielibyśmy się szczepić. Kumulujemy jednak w sobie całą masę emocji, nastrojów, bodźców, które wpływają na nasze decyzje. Naturalną skłonność człowieka do buntu podsyca również retoryka ograniczeń i przywilejów. Z jednej strony słyszymy, że szczepienia są dobrowolne, z drugiej w kolejnym zdaniu, że jeśli się nie zaszczepimy, to nie wejdziemy na stadion do samolotu lub będzie dalej nam groziła kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną, więc ta dobrowolność z pierwszego zdania staje się groteskowa. Tylko tu chyba źle sobie to wszystko przetłumaczyliśmy i określiliśmy lingwistycznie, bo znowu poruszamy się w sferze zakazów i limitów, a to przecież nie jest nam robione na złość lub tylko po to, żebyśmy zaszczepili się dla świętego spokoju, tylko żeby jak najmniej było tego syndromu pasażera na gapę. Swego tego czasu była dyskusja, żeby dzieci nieszczepione zgodnie z naszym programem szczepień ochronnych nie mogły na przykład uczęszczać do żłobka czy przedszkola i szczerze, czemu nie czemu inni rodzice mają się bać o zdrowie swoich dzieci, bo ktoś mówi, to moja sprawa i mam prawo decydować. Już francuski myśliciel z XIX wieku, Alexis de Tocqueville, mawiał, wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego, zadziwiając aktualne. Dla jasności typowi antyszczepionkowcy i sceptycy wobec szczepionki na COVID to nie ta sama grupa. Ci pierwsi to absolutny margines i ich nawet nie mam zamiaru przekonywać, że szczepionki nie wywołują autyzmu, bo już nie tacy jak ja próbowali. To grupa raczej niereformowalna. Ci drudzy natomiast to grupa, która boi się, bo to coś nowego, bo po raz pierwszy to w tak dużym stopniu dotyczy nas, dorosłych, a nie naszych dzieci. Boimy się, bo nie mamy porównania, punktu odniesienia, historii sukcesu. Antyszczepionkowcy, jak pokazuje wiele badań, przede wszystkim nie tyle nie ufają nauce, co lekarzom, wierząc, że wszyscy, którzy zalecają szczepienia, są finansowani przez przemysł farmaceutyczny. Można przekupić jednego lekarza, ale nie 90% z nich. Można sfałszować badanie, ale raczej nie całe teorie, które opierają się na dużych metaanalizach setek różnych badań. Za nasz brak ufności i wiary w etyczne i uczciwe postępowanie wielkich koncernów farmaceutycznych, w tym przypadku Pfizera, w dużej mierze winne są same te korporacje. W ostatnim vlogu myślę jednoznacznie potwierdziłem, że chociażby na przykładzie takich reklam produktów zdrowotnych jest wiele wątpliwych moralnie zagrań i chwytów marketingowych tychże firm, a to tylko wierzchołek góry lodowej. W historii najab wychodziło wiele skandalicznych, szkodliwych społecznie, nakierowanych wyłącznie na zysk działań tych koncernów. Z tego miejsca polecam wam kapitalny, dostępny na YouTubie francuski film dokumentalny Choroby na sprzedaż, który stanowi kompendium wymyślonych przez przemysł farmaceutyczny dolegliwości, aby stworzyć rynek zbytu dla już istniejących Leków. Tam Pfizer też jest jednym z negatywnych bohaterów, który zadaje nam pytanie w stylu: wieczorem jesteście zmęczeni, a rano potrzebujecie czasu, żeby rozprostować aparat ruchowy? Hej, jeśli tak, to polecamy wam przebadać się pod kątem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, bo akurat mamy na to lek. Z tym jednak od paru lat znamy bardzo skuteczną terapię. Ale ten lek wykazuje poważne działania niepożądane. Nie można ich jednak przeanalizować, ponieważ zbyt krótko się go stosuje. Przypuszcza się, że wpływa niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy, a być może zawiera również pewien czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Zapomniałem dodać, że koszt jednego leczenia wynosi 1880 euro. Jeszcze bardziej agresywne i dobitne wnioski przedstawił w swojej pracy John Wirapen, będący przez 35 lat na usługach przemysłu farmaceutycznego, najpierw jako handlowiec, a następnie dyrektor generalny szwedzkiego działu wielkiej globalnej... Korporacji farmaceutycznej Eli Lilly Company. Jego zdolności handlowe i brak skrupułów przez lata pozwoliły mu zarobić majątek. Jednak sam uciekał się przy tym do nieetycznych zachowań, na ostatnim miejscu patrząc na dobro pacjenta. W swojej książce podkreśla, że największym skandalem w jego karierze było przekupienie jednego ze szwedzkich profesorów, lidera opinii, by ten pozytywnie odniósł się do leku przeciwdepresyjnego Prozak, dzięki czemu trafił on na półki apteczne mimo zatajanych poważnych skutków ubocznych, przede wszystkim fali samobójstw pod jego wpływem. Takich przykładów mógłbym przywołać więcej, ale w każdej branży będą ludzie toksyczni, wynaturzeni, po prostu skutki ich działań mają Różny wpływ na społeczeństwo i w przypadku medycyny, farmacji są niestety szczególnie niebezpieczne i dewastujące. Dlatego musimy patrzeć firmom na ręce, prowadzić szeroko zakrojone badania kliniczne na dużych, dopasowanych próbach, ale zawsze przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli po prostu powiedzieć sprawdzam i im zawierzyć. Jasne, że szczepionki są robione dla kasy, ale czy to oznacza, że nie mogą działać albo firma wyhodowała wirusa? Nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora, mimo wielu uprzedzeń, na które Big Pharma sobie zapracowała. Wiem, że fajnie jest być non-konformistą i występować przeciwko elitom, ekspertom, ale odpowiedzmy sobie sami przed sobą na pytanie, na ile to nasze szczere przekonania, a na ile tylko budowanie swojego silnego, stanowczego wizerunku. Nowatorskie szczepionki to ogromne osiągnięcie ludzkości. OK, zgodzę się, że jeśli nie byłoby podróży, eksploatacji, globalizacji, siedzielibyśmy w swoich jaskiniach lub na drzewach, to i by koronawirus do nas nie przywędrował, ale cóż, wszystko ma swoje produkty uboczne. Jednak zastanówmy się przez chwilę, gdzie byśmy byli, gdyby nie ten stały pęd człowieka do rozwoju. Aby wam to zobrazować, posłużę się trochę krańcowym przykładem. Rdzenna ludność Australii, Aborygeni, bardzo dotkliwie przeżyli okres brytyjskich wypraw, które dały początek późniejszej kolonizacji kontynentu. Kiedy biały człowiek opanował Australię, rozpoczęły się trudne zmagania pierwotnych mieszkańców z osadnikami, którzy nie uznawali prawa Aborygenów do posiadanej ziemi, prowokowali konflikty, zabijali, wypierali. Ale czemu o tym mówię w odcinku dotyczącym szczepień? Macie pewnie lekki mindfuck. Tysa kartka, bo mimo całego okrucieństwa kolonizatorów, szybko widoczna zaczęła być ogromna przepaść cywilizacyjna między dwoma nacjami, i choć w ciągu już znacznie ponad 230 lat Borygeni przejęli niektóre wzorce europejskie i zaczęli wczelać je w życie, to dalej są narodem pod każdym względem znacznie gorzej rozwiniętym. Kontrast między osadnikami a rdzenną ludnością kontynentu ukazał w swojej książce Roman Korban, historyk sportu, w przeszłości lekka atleta i olimpijczyk z Kelsinek, mieszkający w Sydney. Według wyników jego badań aborygeni żyją blisko 20 lat krócej od pozostałych mieszkańców kontynentu, a śmiertelność tubylczych noworodków jest ponad dwa razy wyższa. Co trzeci aborygen cierpi na nadciśnienie, a co piąty ma problemy alkoholowe, przy czym dla białych te liczby to odpowiednio 14,8%. Tylko 1 trzecia aborygańskiej młodzieży kończy 12-letnią szkołę i również 1 trzecia jest potem bezrobotnych, przy czym wśród pozostałej młodzieży kraju tylko 13% nie znajduje pracy i aż 73% kończy szkołę. Maturę zdaje 14% aborygenów przy 34% pozostałych mieszkańców Australii, a tytuły naukowe zdobywa zaledwie 2% rdzennych mieszkańców kontynentu przy ponad 10% mieszkańców o korzeniach osadniczych. Ponadto zaledwie co trzeci aborygen ma własną nieruchomość, gdzie prawie trzy czwarte białej ludności posiada swój dom lub mieszkanie. Jak wskazuje Eugene Stockton, autor zgłębiający między innymi religijność i kulturę aborygenów, te dysproporcje wynikają ze sposobu myślenia. Biali mieszkańcy myślą bardziej analitycznie, przyszłościowo, werbalnie, są żądni informacji płynących z otoczenia. Aborygeni zaś skupiają się na tym, co teraźniejsze, myślą syntetycznie i niewerbalnie. Nie wykształcili w sobie potrzeby ciągłego konkurowania ze sobą, tak jak Europejczycy. Wynika to z faktu, że bardzo ważna dla nich była przynależność grupowa i koegzystencja z naturą. Europejczycy zaś najbardziej cenili sobie posiadanie własności, o którą trzeba rywalizować. U aborygenów też występowała pewna hierarchia, na przykład w kwestiach duchowości, ale wspinanie się po szczeblach drabiny społecznej nie było nigdy nadrzędnym celem. Chodziło tylko o praktyczność, ktoś musiał mieć przewodnią rolę w prowadzeniu obrzędów i najczęściej byli to starsi członkowie społeczności. Rzeczywiście, czasem przydałby nam się reset. Sam gardzę życiowym pędem tylko po dobra materialne i staram się żyć z dużym poszanowaniem natury. Ten stres, ta pogoń, ta rywalizacja doprowadziły nas do wielu społecznych patologii, ale z drugiej strony na dłuższą metę koczowniczy tryb życia i kiszenie się we własnym sosie nigdy nie stworzyłoby wielu wspaniałych wynalazków. A my umieralibyśmy młodo, nie znając złożoności tego świata i nie wiedząc, że wiele problemów możemy rozwiązać, tworząc dedykowane technologie dzięki niezgłębionej potędze naszych umysłów. Przepraszam za tę przydługą wycieczkę myślową, wracamy na Ziemię. Co my możemy zrobić? Już dawno wyzbyłem się myśli, że można w pojedynkę uratować cały świat. Ważne są małe kroki i te krople, które drążą skały. Musimy zrobić maksymalnie dużo w swoim małym świecie wokół nas, w domu, rodzinnym, sąsiedztwie, wśród znajomych, w pracy. Przekonujmy bliskich, pokażmy im, że prawda absolutna to nie wyłącznie ta emitowana przez sygnał telewizyjny i wchłaniana mimochodem przy posiłkach, na pewno też nie tylko ta udostępniana na profilach facebookowych bezwiednie przez naszych znajomych. Pokazujmy ludziom fajne i przystępne źródła naukowe. Prowokujmy rozmowy przy stole. Starajmy się być cierpliwi, nie kłóćmy się, nie dyskredytujmy i nie wyśmiewajmy za brak wiedzy. Nie wywyższajmy się jako jakaś elita intelektualna. Naprawdę nic nam nie da wieczne narzekanie, mówienie, że my wiemy lepiej niż oni, co jest dla nas dobre. Bezwartościowe będzie też przesyłanie sobie memów, jeśli te czynności zastąpią realne działania. Na pewno naukowcy nie dość dobrze komunikują się ze światem zewnętrznym, stając jednak w obronie, to raczej wina. Systemu, a nie tych osób samych w sobie. Wywiady w mediach, podcasty, prowadzenie mediów społecznościowych, wyjście ze swoją wiedzą do ludzi, to wszystko może być tylko dodatkowa aktywność badaczy, za którą ich uczelnie i przełożeni nie będą ich premiowali. Nie jest to podstawa ich pracy. Nie ma takich wymogów i nie ma przedmiotów, które uczyłyby komunikacji i popularyzacji nauki, czyli takich kompetencji miękkich. Widzę to po sobie, jak trudno umówić się z kimś na wywiad, bo ktoś akurat pracuje nad kolejną publikacją naukową, rozpisuje granty, odnotowuje kolejne punkciki w drodze po wyższe szczeble hierarchii akademickiej. To wszystko sprawia, że naukowcy mówią sami do siebie. Nie odczarujemy w ten sposób powielanego od wczesnych lat szkolnych mitu trudnych, nudnych, nieprzystających do rzeczywistości nauk ścisłych. A przecież ich przełożenie na nasze życie jest gigantyczne. I żeby to potwierdzić, czasem wystarczyłoby zmienić słownictwo, kanał komunikacji, sposób podania informacji, nie uciekając się wcale do fabrykowania dowodów i grania na emocjach. To dotyczy również nauczania szkolnego, pracy u podstaw. Bo dzisiaj chemia, fizyka czy matematyka są wciąż uznawane wśród dzieci i młodzieży za przedmioty dla nerdów, geeków, nie mają zbyt seksji PR-u. Znowu odwołam się tu do inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii, która pojawiła się w głównych mediach w Polsce, a eksperci wchodzący w jej skład byli zapraszani do największych mediów i programów poruszających kwestie szczepień przeciw COVID-19. Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, w ciągu miesiąca temat prowadzonych przez organizację działań pojawił się w mediach 341 razy, co przełożyło się na dotarcie z przekazem do ponad 22 milionów kontaktów. I smutne jest to, że wciąż to będzie tylko kropla w oceanie fake newsów. Dlatego zawsze lubię polecać Wam takich twórców jak Kasia Gandor, Asia Podgórska, Tomasz Rożek, Naukowy Bełkot, a z mniejszych kanałów chociażby Faceci w kitlach czy Biotechium, bo to ludzie z doskonałym backgroundem naukowym, potrafiący jednocześnie podać informacje sprawdzone w atrakcyjnej formie, czasem lekko clickbaitowej, no ale to dobrze, bo pozwala im trafić do mainstreamu. W czasach, w których mamy za dużo osób kreujących się na autorytety epistemiczne, ale ten próg jakościowy ich się obniża. Bądźmy refleksyjni i selektywni w ich wyborze i nie łapmy się na każdą przynętę. Nieskromnie dodaję też do grona sprawdzonych i ciekawych źródeł informacji swój portal i kanał na YouTube, więc podaj ten odcinek dalej i zostaw ślad pod filmem, żeby zwiększyć jego zasięg. Wkrótce więcej nowych materiałów. Do zobaczenia.